Dziś bardzo praktyczny odcinek o tym, jak przepraszać i dziękować. Witajcie, ja mam na imię Wioleta i bardzo się cieszę, że tu zaglądacie. Proszę dajcie mi znać łapką w górę, jeśli ten odcinek okaże się być pomocny i zachęcam Was również do subskrybowania mojego kanału. Tu nauczysz się nie tylko komunikować w języku angielskim, ale także poznasz brytyjską kulturę, a często bariera kulturowa jest dużo trudniejsza i gorsza do pokonania niż bariera językowa. Ale do rzeczy. W obu językach, polskim i angielskim, słów przepraszam i dziękuję używamy na szczęście w podobnych sytuacjach. Jednakże w języku polskim mamy jedno przepraszam i dziękuję, a w języku angielskim mamy ich kilka, a o wielu z nich nawet często nie wspomina się na kursach językowych. Dziś popatrzymy na nie wszystkie. Jestem pewna, że każdy z Was zna słowo sorry oraz thank you, nawet jeśli nigdy nie uczyliście się języka angielskiego. Tych słówek nie trzeba się uczyć, po prostu je znamy. A co więcej, sorry czy sorki używamy w języku polskim zamiast przepraszam, a często też słyszę, gdy Polacy mówią thanks zamiast dziękuję. I oczywiście pochodzą one od angielskich słów sorry oraz thank you. Śmiało mogę powiedzieć, że sorry i thank you są jednymi z najczęściej używanych słów w UK. Brytyjczycy przepraszają i dziękują na każdym kroku, bez różnicy, czy zrobili coś złego, czy nie, i czy mają za co przepraszać i dziękować, czy nie. Uważają, że używanie słowa przepraszam i dziękuję jest kulturalne i uprzejme, a British politeness tu w Anglii jest jedną z najwyższych wartości. Dzieci uczone są używania słów proszę, przepraszam i dziękuję od samego początku, oczywiście przez rodziców, a także w szkołach już od 4 roku życia i jest to bardzo ważna część podstawy programowej. No to przechodzimy i zaczniemy od przepraszam. W języku polskim i angielskim przepraszam używamy w dwóch podstawowych sytuacjach. Do przeproszenia za zrobienie czegoś niestosownego oraz po to, aby zwrócić czyjąś uwagę lub zaczepić kogoś. W języku angielskim, tak jak już wspomniałam, jest kilka słów, za pomocą których możemy to zrobić. Popatrzmy na te najczęściej używane oraz na przykłady, jak je stosować w zdaniach. Najprostszy sposób na powiedzenie przepraszam to po prostu krótkie sorry, które najczęściej jest używane, gdy się śpieszymy. I tak na przykład śpiesząc się, przechodzimy pomiędzy półkami w sklepie i coś zrzucimy lub wpadniemy na kogoś niechcący i w takich sytuacjach powiemy sorry. Nie jest to najczęściej nic bardzo złego i samo sorry tu wystarczy. Jeśli zrobiliśmy coś bardziej poważnego, to możemy powiedzieć I am sorry. Na przykład I am sorry, I didn't mean to push you. Przepraszam, nie chciałam Cię popchnąć. Lub I'm sorry, I'm late. Przepraszam za spóźnienie. Lub możemy też powiedzieć I'm sorry for being late, co oznacza dokładnie to samo, lecz gdy dodajemy for, to po słówku for idzie czasownik z końcówką ing. Podobny na to przykład to I'm sorry, I was rude. Przepraszam za to, że byłam niegrzeczna czy wulgarna. Lub możemy też powiedzieć I am sorry for being rude. I tutaj znowu po tym for czasownik szedł z końcówką ing. For being rude. Jeśli chcielibyście brzmieć szczerzej i pokazać komuś, że naprawdę bardzo żałujecie tego, co się stało, to pomiędzy słówka am i sorry możecie dodać dodatkowe słówko. I tak na przykład możecie dodać so i powiedzieć I am so sorry, tak mi przykro. Albo dodać very, I am very sorry. Albo I am really sorry. Albo I am deeply sorry. I am extremely sorry. I jak widzicie, to nasilenie wzrasta. I może już ostatnie, I am terribly sorry. Jest mi strasznie przykro. Proszę zwróćcie uwagę na to, jak wypowiadam te dodane słówka, jak je akcentuję. Ja mówię, I am so sorry, I am really sorry. Podkreślam je, tak kładę na nie akcent. I am deeply sorry. Sores to następne słówko, z którym możecie się spotkać i oznacza sorki albo po prostu przepraszam. Jest to wyrażenie slangowe pochodzące od słowa sorry.
SOZ jest szczególnie stosowane przez młodych ludzi w sytuacjach nieformalnych, głównie używane do pisania wiadomości tekstowych. Nigdy osobiście nie słyszałam, aby ktoś użył SOZ w mowie i tak przeprosił, poza jednym bohaterem z mojego ulubionego serialu Emmerdale. I jest tam taki chłopak o imieniu Sam, jeden z moich ulubionych bohaterów, który jak przeprasza, to mówi właśnie SOZ. Ale jest to bardziej użyte w tym programie dla śmiechu, chociaż on to robi bardzo poważnie, ale właśnie chyba dlatego to brzmi śmiesznie. I apologize oraz my apologies to następne wyrażenia, których używamy, aby kogoś przeprosić. Są one dużo silniejsze i dużo poważniejsze, bardziej formalne od sorry i w ogóle od całej reszty przeprosin i najczęściej używane są w sytuacjach biznesowych, a szczególnie do pisania listów, e-maili, czyli w języku pisanym. I oto przykłady. I owe you an apology. Jestem Ci winny przeprosiny. I apologize for any problems that this caused you. Przepraszam za wszystkie problemy, które Ci to spowodowało. I'd like to apologize to David for my lateness. Chciałabym przeprosić Davida za moje spóźnienie. Kolejny to. Tom apologized for his son's rudeness. Tom przeprosił za niegrzeczne zachowanie swojego syna. My apologies, but the meeting is cancelled. Przepraszam, ale to spotkanie jest odwołane. Następne to excuse me oraz jego skrócona wersja excuse me. Excuse me różni się tym, że nie przepraszamy za to, że zrobiliśmy jakąś gafę, czy coś złego, tylko chcemy zwyczajnie zwrócić na siebie czyjąś uwagę. Excuse me jest używane, gdy chcemy na przykład przejść, a ktoś stoi na drodze. Gdy na przykład chcemy o coś zapytać lub grzecznie po prostu zwrócić na siebie uwagę. I oto przykłady. Excuse me, can I just get through, please? Przepraszam, czy mogę tylko przejść? I tu zwróćcie uwagę, że na początku użyłam excuse me, a na końcu jeszcze dodałam please. Jest to bardzo grzeczne. Excuse me, could you move a little? Thank you. Przepraszam, czy możesz się troszkę przesunąć? Dziękuję. Excuse me, where is the loo? Przepraszam, gdzie jest toaleta? Excuse me, can I say something, please? I w tym przykładzie chcemy zwrócić na siebie uwagę, ponieważ chcemy coś powiedzieć. I mówimy wtedy, excuse me, can I say something, please? W kulturze angielskiej mówimy excuse me, gdy kichniemy, ale nie zawsze usłyszymy na zdrowie, czyli bless you. Czasami Brytyjczycy mówią bless you, ale nie zawsze. I nie zdziwcie się, jak nie usłyszycie. A wydaje mi się, że zależy to od regionu, w którym jesteście w UK. Byłoby super, gdybyście dali nam znać w komentarzach pod spodem, pod tym odcinkiem, czy w waszym regionie, tam gdzie jesteście, mówi się na zdrowie, czy nie. I oto przykład. Aciu! Excuse me. A psik, przepraszam. Pardon, pardon me. Przepraszam, wybacz mi, już znacie z poprzedniego odcinka i poznaliście je jako proszę. Gdy kogoś nie usłyszymy, to powiemy pardon, czyli co proszę, słucham. Jeśli jeszcze nie widzieliście odcinka o please, to gorąco zachęcam do jego obejrzenia. Link do niego znajdziecie w opisie. Pardon czy pardon me ma również drugie znaczenie i można je też przetłumaczyć jako przepraszam. Nawet w tej samej sytuacji i powiedzieć przepraszam, nie usłyszałam Cię. Pardon, I didn't hear you. Pardon, podobnie jak sorry, jest używany w sytuacji, gdy nam się głośno odbije lub pryknie. I wtedy powiemy oops, pardon me. Oops, sorry lub whoops, sorry. Oj, ojej, ojejku, przepraszam. Możesz użyć, gdy zrobisz coś nietaktownego lub popełnisz jakąś gafę w towarzystwie przyjaciół czy dobrych znajomych. Na przykład podczas odwiedzin u znajomych niechcąco rozlejesz wodę czy sok. W takiej sytuacji możesz powiedzieć ups, sorry lub whoops, sorry. Ale gdyby miała zostać plama na dywanie, to wtedy będą potrzebne porządne przeprosiny. I oto przykłady. Whoops, sorry, I spilled a little wine. Oj, przepraszam, rozlałam troszkę wina.
Albo oops, sorry, I didn't mean to do that. Ojej, nie chciałam, przepraszam. Albo jesteście w sklepie i pani ekspedientka mówi 22.50, please. A wy mówicie oops, sorry, I forgot my wallet. Przepraszam, ojejku, zapomniałam swojego portfela. Lub tak jak śpiewa Britney Spears w swojej piosence oops, I did it again. To więc może przejdźmy do dziękuję. Istnieje kilka sposobów na powiedzenie dziękuję po angielsku i oto one. Pierwszy to wszystkim nam znane thank you, czyli dziękuję. Thank you używamy, gdy chcemy za coś podziękować, czyli dokładnie w tych samych sytuacjach, co dziękuję w języku polskim. I oto kilka przykładów. Thank you for helping me. Dziękuję, że mi pomogłaś. Albo następny. Thank you for the lift. Dziękuję za podwiezienie. I jeszcze jeden. How are you? I'm fine. Thank you. Jak się masz? Dobrze, dziękuję. Gdy chcemy powiedzieć dziękuję w bardziej formalny sposób i wyrazić komuś szczególny szacunek, możemy powiedzieć dziękuję panu, pani lub użyć tej osoby tytuł lub nazwisko. I oto jak to robimy. Thank you very much, sir. Dziękuję bardzo panu. Thank you, madam. Dziękuję pani. Thank you, doctor. Dziękuję, doktorze. Thank you, miss. Dziękuję pani. Często używane w szkole, do pani w szkole. Thank you very much, Mr. Cook. Dziękuję bardzo, panie Cook. Thanks, dzięki, lub many thanks, wielkie dzięki, są używane w nieformalnych sytuacjach wśród przyjaciół i dobrych znajomych. I oto przykłady. Thanks, John, I really appreciate that. Dzięki, John, ja naprawdę doceniam. Albo many thanks for the email. Wielkie dzięki za maila. Gdy nie otrzymaliście pomocy i chcecie być troszkę sarkastyczni, to możecie powiedzieć thanks for nothing, czyli dzięki za nic. Ta jest kolejnym słowem oznaczającym dziękuję, dzięki. Ta jest bardzo nieformalne i jest to skrót pochodzący od słowa thank you, używany na bazarach, marketach lub w innych nieformalnych miejscach oraz sytuacjach. Nie usłyszycie tego na przykład w urzędach czy na spotkaniach biznesowych, ale poza tym ta jest bardzo szeroko używane w UK. Jest to jedno z pierwszych słów, które uczy się malutkie dzieci, jak zaczynają mówić, ponieważ nie tylko jest ono łatwe do wymówienia, ale jest oczywiście bardzo, bardzo grzeczne. I oto przykład. John, your tea is ready. Ta, mate. John, twoja herbata jest gotowa, a John odpowiada, dzięki przyjacielu. Lub może powiedzieć samo, ta, dzięki. Cheers, dzięki, to kolejny, bardzo nieformalny sposób na powiedzenie dziękuję, używany w gronie znajomych. Cheers ma jeszcze jedno znaczenie, na zdrowie, gdy podnosimy toast, ale w sytuacjach, gdy w pobliżu nie ma alkoholu, to zapewniam was, że znaczy dziękuję. I popatrzmy na przykłady. Here is your book. Cheers, mate. Oto jest twoja książka. Dzięki, stary. Drugi przykład. Tom, there is a letter for you in the kitchen. Tom, w kuchni jest list dla ciebie. Cheers, Joe. Dzięki, Joe. I to wszystko na dziś. Podsumowując, sorry oraz I am sorry używamy, gdy chcemy za coś przeprosić. Soz jest raczej slangowym wyrażeniem, które używamy do pisania wiadomości tekstowych. I apologize oraz my apologies jest używane w formalnych i biznesowych sytuacjach, szczególnie do pisania maili. Excuse me i jego skrócona wersja excuse me do zwrócenia na siebie uwagi. Gdy kogoś nie usłyszymy, to powiemy pardon oraz pardon me. Ale to również używane jest, gdy nam się odbije czy pryknie. Oops, sorry lub whoops, sorry użyjemy, gdy popełnimy jakąś gafę, ale nic poważnego. Thank you powiemy, gdy dziękujemy. Thanks lub many thanks również, gdy dziękujemy, ale w nieformalnych sytuacjach wśród naszych przyjaciół i znajomych. A ta oraz cheers są jeszcze bardziej nieformalne od thanks. Mam nadzieję, że po obejrzeniu tego odcinka będzie Wam się dużo łatwiej prosić oraz przepraszać. Jeśli pomogłam, to proszę dajcie mi znać łapką w górę i gorąco zachęcam do subskrybowania mojego kanału. Bye for now!